Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek serii Testujemy. Dzisiaj przed nami gra Caveman Warriors, kolejna gra, do której dostałem klucz od producenta, za co bardzo, bardzo dziękuję. Postanowiłem tą grę dla was sprawdzić, zobaczymy, z czym się je, jak się w nią gra, o co w niej chodzi. Ja tak naprawdę widziałem z niej tylko jakiś krótki filmik na Steamie, więc niewiele jestem w stanie na tą chwilę powiedzieć, ale tym lepiej będzie nam się testować. W związku z tym na samym początku dostałem informację, że lepiej będzie grać na padzie. W związku z tym też sobie tego pada przygotowałem. Także wciskam start. Okej, pad działa, więc okej. Zobaczmy, jakie są dostępne języki. Polskiego nie ma. Przerzućmy się tutaj. Piszemy troszeczkę muzyczkę. Controls, to może później. Ok. Apply. Cancel. No cóż, moi drodzy, od razu chyba jedziemy jako play. New game. Player 1. O, czyli jako player 2. Ok. Może być chyba jako player 2, wydaje mi się. To menu wyboru poziomu wygląda mniej więcej jak w Raymanie. Chapter 1. Okej, widzę, że tutaj naszych jaskiniowców biednych jacyś kosmici chyba zaatakowali. A co tu może chodzić w tej grze? Zobaczmy. Cutscenka. Okej. Okay. Dzieci im porwało. Jesteśmy jako player 2, ale to w niczym nie przeszkadza. Okej, okay, możemy do góry, do dołu. Czyli to jest to typowa taka platformóweczka typu właśnie Rayman. 2D, dosyć proste. Co my tu mamy? Press LB or RB to change character. Okej. Dobra, czyli mamy do wyboru kilka postaci, które możemy w trakcie gry zmieniać. To jest dosyć ciekawe, bo mogę chyba zmienić tą postać nawet w trakcie skoku, w trakcie wykonywania jakiejś czynności. Press to do super jump. Okej. 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 Tym się atakuje. Zobaczmy. Ten chyba ma najszybsze ataki. Ta laska jest dosyć wolna. Ale zauważcie, że każda z tych postaci ma inną porcję życia. Ta babka ma najwięcej. Zresztą widać, że jest chyba z nich najbardziej przypakowana. Ten koleś ma chyba na równo z tym zielonym. Ta laska ma najmniej, ale prawdopodobnie ona ma jakieś inne umiejętności. Ciekawe. Chociażby, nie wiem, może najwyżej skacze z nich wszystkich. Chociaż nie, widzę, że wszyscy skaczą mniej więcej na tą samą wysokość. Właśnie później jakieś te atrybuty dodatkowe wyjdą. Zobaczymy. Okej. Okay. Na razie fajna, przyjemna platformóweczka. Bardzo ładna przy tym. Dobra. No okej, okay, pozdrawiam Zuku, dzięki wielkie, że wpadłeś. Witamy Maku i witamy Miriksa. Dostałem tutaj informację od Zuka, że jest dostępna jakość tylko i wyłącznie 720p. Ale nie jest to w żaden sposób ode mnie uzależnione. W tej chwili. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Press A to jump down the platforms. Okej, okay, dobra. Na razie przeciwnicy nie sprawiają mi tutaj jakiegoś problemu. Press RT to perform special attack, press LT to use your skill. Dobra, special attack. Słuchajcie, special... Aha. Moim special attackiem jest rzut tym toporem. Zobaczmy. Okej. Okay. A to?
Nie wiadomo co to jest. Skilla jakiegoś używam, ale on chyba nic nie robi. Special attacks and skill cost stamina. If you lose all the stamina, will get exhausted. Okej. Okay. Wiem co to jest. Wow! Okej. Okay. Może po tym powinienem skoczyć? Tak, tak, tak. Cavemen can swim. No to teraz dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Okej, okay, jak na razie... Tak jak mówiłem, gra bardzo przyjemna, prosta w obsłudze. Ej, czemu nie trafiam? No to nie takie łatwe. A, to jest mój skill. Musiałem po prostu biec, żeby go uruchomić. W miejscu się nie dało tego zrobić. I could use my spear to climb that wall. Okej. Okay. Aha. W ten sposób się to robi, czyli... Okej, okay, fajny pomysł. Czyli wbijamy dzidę w ścianę i wtedy... Proszę. O, ta laska mi się chyba teraz najbardziej podoba, bo może tą dzidką rzucić. A to jest dosyć wygodne. Ciekawe jakiego ona ma skilla. Wow! No, ciekawe, ciekawe. Każda postać coś ma. Zobaczmy tego gostka. Upa! Nice. Okej, okay, a to jest taki bumerang. A co z tą babką? Czekajcie, odsunę się od krawędzi. Aha, ona ma taką tarczę. A tu ma taki super atak. No dobra. Okej, okay. No to na razie powiem wam szczerze, że ta babka najwięcej zyskuje w moich oczach. Na razie najłatwiej mi się nie gra. Muszę tutaj oszczędzać staminkę. Ale ona dosyć szybko się przywraca, więc trzeba... Trzeba po prostu żwawo się ruszać. Oh man, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tego, że... Nie będę mógł... No, chyba za daleko. Chociaż nie. Dobra, tutaj mamy informację, gdzie wolno stać, a gdzie nie. O, na jednego strzała taka roślinka. Nie spodziewałbym się, że tak mało. Tak sobie to wymyśliłem. O, spoko. Dosięgnąłem jej. O ty. Kurde, nic mi tutaj życia nie przywraca z tego co widzę. O, 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 o. To chyba jakiś boss. O. Dobra, czyli mnie cofnęło. Ciekaw jestem, czy miałbym szansę jakieś z tym gostkiem. Próbujemy jeszcze raz go podjąć. Wow. Nie wiem, dlaczego się tak śpieszę. To mnie nic mnie nie goni. Nie ma tutaj żadnego czasu, ani ogranicznika. Więc... Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Teraz już chyba dobrze to zrobiłem. O kurde, nie wiedziałem, że nie można na tym stawać. Spoko gra na 5 minut. No, powiem szczerze, że nie wiem co będzie dalej. Zobaczymy, czy ona coś więcej po prostu oferuje. Chcę jej dać szansę. Ponieważ jestem bardzo dużym zwolennikiem takich gier. Jedną chyba z moich ulubionych jest Volgar the Viking, jeżeli chodzi o takie właśnie platformóweczki. Naprawdę niesamowita gra. Tak się zastanawiam. Wow! Taki cienki był? W życiu bym się nie spodziewał, że taki gigant będzie taki mało wymagający. No, dobra. A tutaj jest jakaś bateria, zauważmy.
Cokolwiek ona daje. O, ale fart, ale fart. Dobra, zdobyłem jedną na 13 baterii. Cokolwiek one dają. Aj! Dobra, mamy ją z głowy. Teraz, żeby tutaj dobrze skoczyć. Tak, na razie, tak jak zauważyliście zresztą na streamie... O matko. Gra nie jest jakaś super mega wymagająca. O, masz. Dobra, można i tak to przejść. Podejrzewam, że raczej nie o to chodziło w tym. Cholera. Poszło. Zregenerujmy troszeczkę tej staminy. Zastanówmy się. Oh man. Na szczęście, tak jak mówię, przeciwnicy tutaj są bardzo, bardzo mało wymagający. O kurde. Ale... No co jest? Ile was tam siedzi w tej chacie? Oh man. Gdzie mnie cofnie? A, na szczęście tutaj. Patrzcie, tym razem przeszedłem tu całkiem dobrze. A nie mogę sobie tak pozwolić. Okej, teraz tutaj... Tak sobie to wymyśliłem. Co tu wypada? Jakieś dziwne, jakieś pingwiny, jakieś takie japońskie, kurczę, przysmaki. Jakaś czapka Mario. Arbus, dinozaur. Hot dogi. Cola. A te babki przypominają mi swoim zachowaniem te takie żółwiki w Mario ze skorupkami. One tak właśnie rzucały. Czym one rzucały? Nie pamiętam. Ale też właśnie tak jeden rzut wykonywały nisko, drugi wysoko. Może być. I one mi właśnie przypominają... O matko. Te żółwie. Czym one rzucały? Kośćmi chyba, wiecie? Chyba kośćmi rzucały te żółwie, z tego co pamiętam. Yeah! Mistrzu, mistrzu! Ta laska mi się bardzo podoba. Najlepiej mi się nią gra. Dzięki temu, że ma tą taką dzidę, wiecie? Którą można rzucić na odległość. O matko, dobra, wiejemy dalej. Lecimy dalej. O-o. Queen of Thorns, to chyba jest jakiś boss. O, to było łatwe. Oh man. Dobra, jednak nie wiedziałem, co za bardzo ten boss robi. Nie miałem mało życia. Teraz też nie zapowiada się, że bym miał więcej. Okej. Powiem wam, że czasami nawet i w taką gierę trzeba się odmurzyć. Cholera. Zaraz trafimy. Dobra. Okej. Tej laski się pozbędziemy. Ten kwiatek jest niegroźny. Okej, i full życie przed bossem. To mi się podoba. Witam Shaku Cox. Witam Achima. Witam serdecznie. Dobra, co ty tu masz? Okej. Tego się nie spodziewałem.
Okej, wiem już gdzie to strzeli. Teraz się przechytrzyły. O masz. Znowu? Jakby to... Podejrzewam, że tutaj być może nie obejdzie się bez zmiany postaci w trakcie walki, wiecie? Być może na tą fazę... Być może na tą fazę, gdzie boss strzela tymi takimi kulami, trzeba zmieniać postać na tą kobitkę. Na tą. Ona ma tą tarczę, wiecie? Gdzie ona ma tą tarczę? O, widzicie? Może to by powstrzymało tego bossa przed zaatakowaniem nas. Dobra, pobawmy się tą babką przez chwilę. Słuchajcie, może ten gostek tutaj... Czekaj, czekaj, czekaj. Wow, okej. Zobaczmy. I co teraz? A ty, tego się nie spodziewałem. A jeszcze raz. Mądrzejszy. Ale to zrobił. Pięknie. Mamy z głowy naszego pierwszego bossa, proszę bardzo. To było łatwe. A, dobra, trzeba go dobić. Tego bym się nie spodziewał. Czyli to był chapter 1, moi drodzy. Takie coś. O, witam serdecznie Red Queen, witam Dark Jenny. Fajnie, że jesteście. No dobra, kamyku, pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że wpadłeś. Okej, okay, moi drodzy, wydaje mi się, że chyba nie ma co zaczynać kolejnego chaptera, bo ta gra, no tutaj raczej nie będzie nic więcej oferowała niż to, co do tej pory zobaczyliśmy. Mamy cztery postacie, każda coś innego pokazuje. Odpalmy tylko ten chapter, zobaczymy, co się dalej dzieje. Okej. Okay. No i teraz będziemy po prostu po jakichś jaskiniach biegać. Nic poza tym się tutaj nie zmienia. Nasze postacie w żaden sposób się nie rozwijają. Nie mamy tutaj żadnego menu, które by nam pozwoliło ten rozwój postaci zrobić. W związku z tym, no tutaj raczej nie ma co liczyć na coś więcej. Po prostu jest jak jest. I tyle. O kurde. A ty dziadu? A! Dobra, mamy pterodaktyla z głowy. Miałem już nie grać, ale... Dobra, tutaj chyba o to chodzi. Nawet nie musiałem... Nawet nie musiałem czytać o co... Dobra. I tyle. Dobra, nie będziemy więcej grać, bo się znowu wciągnę i przejdę kolejny chapter. Moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o Caveman Warriors. Gra dostępna na Steamie. Polecam serdecznie, mi się bardzo spodobało. Ciekaw jestem, ile tych leveli tutaj będzie. Czy my jesteśmy w stanie to mniej więcej przewidzieć? Wychodzi na to, że to jest pierwszy chapter. To jest chyba drugi. Pod spodem mamy trzeci, czwarty i na górze ten statek kosmiczny to jest prawdopodobnie piąty chapter. Jeżeli gra oferuje tylko 5 chapterów, a każdy z nich jest na 10 minut, no to bym się jednak zastanowił, czy jest sens kupować tą grę na 50 minut gry. Być może później oferuje coś więcej, aczkolwiek tego nie jestem w stanie na tą chwilę sprawdzić. Z mojej strony to było na tyle, wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.